Wy lubicie się wykłócać duchem świętym. Ziom należy tu jak trup, bo się buchem zmęczył. Lub dzwoni, robisz miód, będzie znów cię dręczył. Wasza dieta to siwucha i suplementy. Wyjedziecie do nas, no to kupcie pety. Łapiesz luk, łapiesz buch, jesteś uśmiechnięty. Mówisz, taka twa natura, taki mózg przeklęty. Będziesz miał paskudę płuca, ale grób przepiękny. Mówisz, babie, to codziennie. Mówisz, skarbie, nie zależy to ode mnie. Nie. Keep it 100, ciągle jest setkę. Wynalazca wódki, niech się sparzy w piekle. Właśnie tam jest twoje miejsce. Tygodnia antyoksydanty, potem włączasz chranie, koks i blanty, a zaczęło się skromnie tym włoskim Chianti, nie ma nic za darmo, to kosztem handryk. I mamy tutaj wielokrotne rymy oczywiście, te antyoksydanty bardzo fajnie zrobione później z tym kolejnym wersem, teraz już nie wymienię po kolei, ale no jest... Posłuchaj Akasza, to jest bardziej oświecenie. To był najlepszy żart dzisiaj. Dziękuję bardzo. Choć oczywiście Japa mi się cieszy non-stop. Ten numer chyba jest najbardziej luźny, jeśli chodzi o treść. Nadal ja go tak odbieram. I najbardziej brzmienie, żeby sobie troszeczkę nóżka pochodziła. Tak go odbieram, więc fajnie. Codzienność. Ten refren i Leosia mi się kojarzą z którąś nutką Skutego Boba z Leosią. Czy aż tak? Tam było zdecydowanie bardziej nieskrępowanie i tak wiecie, te numery u tego Boba były bardzo, bardzo, jak to nazwać, no trudno by je było zaszablonować jakoś. Ten album to bardziej experience, który też przyjemnie obserwuję, dopowiada ciągle niż zwykły materiał do przesłuchania. No być może tak jest. Która przyjdzie w niedzielę, mówisz, że już pauza, będziesz pić już niewiele, ale znowu idzie lato, z latem przyjdzie wesele, a z weselem bimber, o którym myślisz w kościele. Wy lubicie się wykłócać duchem świętym, że leży tu jak trup, bo się buchem zmęczył. Bóg dzwoni, robię Mówisz, babie, to codziennie. Mówisz, skarbie, nie zależy to ode mnie. Nie. Keep it 100, ciągle kleję setkę. Lej. Wynalazca wódki, niech się smaży w piekle. Właśnie tam jest twoje miejsce. No i nie wiem, czy też zauważyliście właśnie tutaj ten motyw. Codzienność i ta woda non-stop. I teraz tak, dzwoni do nas jakiś boomer do radia, mówi o tym, że ta dzisiejsza młodzież to jest nie taka i że ogólnie był na weselu i było świetnie, zabawa, wszystko super, wódeczka. Leje się non-stop i rzeczywiście załóżmy, że jak tak sobie właśnie gloryfikujemy te starsze czasy, w których ta młodzież była lepsza, bo to my nią rzekomo byliśmy z perspektywy tych boomerów, popatrzcie ile tam się lało alko, non-stop, dzień w dzień po prostu ktoś walił wódę, ludzie po prostu olewali pracę, przechlewali wypłaty w jakichś tam po prostu nizinach społecznych i było tego zdecydowanie, tak mi się wydaje, więcej. Co prawda nie było wyboru, ale nadal, no, czy to było takie wzorcowe? Nie sądzę. Warto by się nad tym zastanowić. Mówisz, babie, to codziennie. Mówisz, skarbie, nie zależy to ode mnie. Nie. Keep it 100, ciągle kleję setkę. Lej. Wynalazca wódki, niech się smaży w piekle. Właśnie tam jest twoje miejsce. Jeden 800 Oświecenie, jesteś na antenie? Dobry wieczór, znowu ja. O, to chyba wie pan, co zapytał. No właśnie dzwonię, bo zrobiłem pracę domową. No już się bałem. Ja trochę też. Chce pan mi ją wyrecytować? Tak, tylko mógłby pan ściszyć tą muzyczkę u siebie? Oczywiście, z największą przyjemnością. Okej, słyszy pan muzykę ode mnie? Tak, proszę. Taki cukierkowy głos Leosi, właśnie tam jest twoje miejsce, w piekle. Tak, to też fajnie kontrastuje ze sobą, super. Dobrze. Tyle osób twierdzi, że to najgorszy numer z albumu. Czy ja wiem? Zobaczymy. Jak przesłuchamy całość, to będzie można to jakoś podsumować.